Cześć. A ja dzisiaj nie typowo do Was z pytaniem, ponieważ zaczęłam ostatnio testy wody. Azot, fosfor, potas. Takie podstawowe, żeby sobie wiedzieć, jak tam wyglądają proporcje w akwarium. No i oczywiście pomiar zrobiony, jakiś tam wynik jest i tak dalej, więc. Zaczęłam podnosić sobie te parametry nawozami. No, ale jeszcze a propos wyników. No, bo tak jak patrzę, jak sobie akwaryści mierzą te parametry, no to są w stanie podać jakieś tam mega dokładne dane typu na przykład azot 15 mg na litr, czy tam jakieś tam inne. Natomiast ja, jak patrzę na tą skalę kolorystyczną. Powiem szczerze, że mnie strzela nie powiem co. Dlatego, że dla mnie ten żółty, który jest dla 5 mg, a ten żółty, który jest dla 10 mg, no to po prostu no, same w sobie czymś tam się różnią, ale już ten kolorek, który wychodzi mi po dodaniu odczynnika i odczekaniu odpowiedniego czasu, no to już ni cholery po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest bardziej 5 czy bardziej 10. I jak wy. Ustalacie e, parametry, no bo jednak różnica między 5 a 10 jest znaczna. E, jak wy, jakby ustalacie te parametry, czy po prostu ufacie swojemu zmysłowi wzroku? No bo dla mnie, no to pomiar, jakby e, taki, no wiarygodny, e, to byłoby na zasadzie e, tak, jak się mierzy, nie wiem, co tutaj się tak mierzy. Już nie pamiętam, który parametr mierzy się w taki sposób, że. Aha, chyba KH, że kropelka odczynnika, sprawdzasz kolor, jak zmienia się z niebieskiego na pomarańczowy, no to wtedy jakby odczytujesz wynik, tak? I to jest dla mnie jasne, proste i czytelne, no bo jednakowoż nie zauważyć, że się z niebieskiego na pomarańczowe zmieniło. To trzeba być, no, daltonistą najprawdopodobniej. Natomiast. Jest to bardzo proste w obsłudze i takie jednoznaczne, zero-jedynkowe. Natomiast jeśli chodzi o testy, właśnie e, no tutaj azotu, e, potasu, nie wiem, tam. No, potas to jeszcze e, ok, no bo tutaj mierzy się w ten sposób, że trzeba zakryć tą czarną kropę. No tu jeszcze, jeszcze jakoś to idzie. Natomiast fosfor, chyba. E, też jest skala taka e, z niebieskimi e, kwadracikami. No i po prostu dla mnie to jest takie mega, mega nie... E, jak, to, jak to nazwać? E, no po prostu niedokładne, tak? No bo każdy ma inne odczucie koloru. E, dla jednego ten kolor jasno-niebieski będzie bardziej jak, e, nie wiem, 5 mg. To oczywiście podaje wartości orientacyjne, bo... Mm, no, bo nie pamiętam, jakie tam były te, 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 te wartości, tam było chyba 0,2, 0,5 i tak dalej. No, natomiast wiecie o co chodzi. No, dla mnie te kolorki są po prostu bardzo takie nie, niemiarodajne i, i niewygodne, no bo zawsze się zastanawiam, czy, czy dobrze tutaj podporządkowałam ten kolor, i, i jest to dla mnie takie mega niewygodne. Nie, nie lubię testowania wody. <laughs> Drugie pytanie. Do osób, które bawią się w nawożenie, to jak często nawozicie, czy robicie testy codziennie, chodzi mi o NPK, czy robicie testy codziennie i codziennie dolewacie odpowiednią ilość nawozu, czy robicie testy co drugi dzień, czy obserwujecie rośliny po prostu, czy w jaki sposób to robicie, bo powiem szczerze, że dla mnie. Codzienne wykonywanie testu, no to jest taka trochę, kurczę, kupa roboty, no bo jednak trochę czasu to zajmuje i w ogóle. No i jakby wiadomo, że no, jeśli taka byłaby zasada i, i trzeba by było tak robić już decydując się na nawożenie i na prowadzenie takiego akwarium z roślinami bardziej wymagającymi i, i wymagającymi tego nawożenia, no to bez dyskusji trzeba by było się Podporządkować, ewentualnie zejść na akwarium takie lotechowe. Natomiast no zastanawiam się, jak Wy to robicie. Czy codziennie robicie testy, czy po prostu robicie testy przez pierwszy tydzień nawożenia, na przykład, nie wiem, rano nawozicie, test, ile macie ppmów danego składnika, wieczorem nawozi, później nawożenie i sprawdzanie wieczorem, ile. Mm, ile rośliny zeżarły e, i po prostu wiecie mniej więcej jak to wygląda, czy, czy, czy jak wy to robicie, jaką macie technikę, e, tak żeby codziennie po prostu nie, nie bawić się w testowanie wody, tylko e, nie wiem, lać już troszeczkę tak na wyczucie. Mówcie mi tu szybko, bo szczerze mówiąc, nurtuje mnie to bardzo. Mm. Dobra, nocka, cześć. Liczę na jakieś e, od, odzewy i, i informacje.